Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym module zajmiemy się analizą postępów w roadmap, czyli funkcjami dostępnymi z poziomu GitHuba o nazwie Milestone i Project. Tutaj niestety może Cię zmartwię, ale większość projektów nie charakteryzuje się tym, że występuje jakakolwiek korelacja pomiędzy roadmapem, deklarowanymi funkcjonalnościami tam zawartymi, a tym, co tak naprawdę dzieje się na GitHubie. Jednak duży naprawdę szacunek powinny budzić te projekty, które coś takiego robią, które właśnie w jakiś sposób pozwalają na ciągłe śledzenie swojej pracy osobom bezpośrednio nawet nie związanymi z technologią, natomiast prowadzone działania przez te zespoły są na tyle czytelne, że osoby zainteresowane tym projektem mogą w łatwy sposób weryfikować postęp prac realizowanych właśnie w ramach tego projektu. I takimi podstawowymi wskaźnikami dostępnymi z poziomu GitHuba, które właśnie pozwalają nam monitorować tego typu sprawy, to przede wszystkim milestone, czyli kamienie milowe. Kamienie milowe w cyklu życia oprogramowania charakteryzują się tym, iż każdy kamień milowy wnosi do projektu jakąś nową funkcjonalność. I tutaj mamy na przykład na przykładzie projektu ARC, a repozytorium o nazwie Core, czyli na głównym repozytorium tego projektu, mamy ustawione kamienie milowe odpowiednie do konkretnej wersji i widzimy, że tutaj to do tej pory jest dosyć czytelnie prowadzone. Ja tutaj wybrałem zamknięte z tego względu, że w momencie tworzenia tego materiału nie było żadnych dostępnych, otwartych kamieni milowych. Po wybraniu sobie takiego właśnie kamienia milowego mamy wgląd w to, które issue, które zgłoszone właśnie issue do repozytorium wchodziły w skład takiego kamienia milowego. I następnie po wybraniu takiego issue i po przejściu do niego widać tutaj w dolnym prawej części ekranu, że ten issue podpięty jest pod dany milestone, aż znaczy to tyle, że po prostu musi on być rozwiązany, musi to issue być zamknięte, aby można było stwierdzić, że dany milestone został w projekcie osiągnięty. Projektem, który również może służyć za przykład pod względem tego, w jaki sposób jest prowadzony, jest projekt Stellar, który nawet informuje nas o tym, w jakich miesiącach będą wydawane kolejne wersje. Oczywiście również mamy możliwość weryfikacji tego. Wykonujemy to z poziomu znanej nam już zakładki issue, widocznej w centralnej części ekranu. I tutaj obecnie jesteśmy na etapie wyczekiwania na wersję listopadową. Wersja właśnie z października została wydana, co oczywiście ma potwierdzenie tutaj w kodzie. Możemy to zweryfikować sposobami, które opisałem dla Ciebie w jednym z poprzednich odcinków tego kursu. Widzimy również tutaj oznaczenia RC, czyli Release Candidate. To na GitHubie jest to oznaczone jako pre-release, czyli wersje, które są już kandydatami na ostateczną wersję, która będzie opublikowana zgodnie z harmonogramem w listopadzie. I tutaj ponownie przechodząc do zakładki Issue, następnie do Milestones, mamy możliwość wglądu w to, co tak naprawdę tutaj się działo i w jaki sposób te poszczególne kamienie milowe miały być osiągane. Po wybraniu danego widoku mamy wgląd do tablicy Kanban, czyli tablicy graficznie obrazującej prace projektowe. Przeważnie taka tablica składa się z trzech części, czyli z pierwszej części to do, gdzie tutaj mamy sprawy do wykonania. W kontekście GitHuba będą to oczywiście konkretne issue, następnie issue, które są w trakcie realizacji, in progress, oraz issue, które zostały już wykonane. I dzięki temu tutaj w zakładce Projects widzimy, że wydanie wersji 12.2.0 już jest praktycznie na ukończeniu, czyli ta wersja
w harmonogramie przewidziana na listopad, co oczywiście mamy informację o tym na stronie głównej projektu i mamy bezpośrednie odzwierciedlenie tego właśnie w repozytorium projektu Stellar Core. I tu widzimy, że właśnie do osiągnięcia tego, co tutaj jest ujęte, brakuje nam jeszcze tylko tego issue, a ono jest właśnie w trakcie realizacji. I po wybraniu tego issue mamy tutaj jego podgląd. Widzimy, że jest on, należy on do tego projektu i konkretny opis, o co w nim tak naprawdę chodzi. Także tego typu operacje zdecydowanie dają dobry obraz tego, co dzieje się w projekcie. Kolejnym tutaj projektem dobrze prowadzonym zarówno zakładkę Milestones, jak i Projects jest projekt Nano, w którym to również mamy możliwość prześledzenia tego, co dzieje się w poszczególnych tutaj wydaniach i kiedy możemy spodziewać się kolejnej wersji, czy lub ewentualnie jakieś błędy w tym zakresie występują. Jeśli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Krótko podsumowując go, pamiętaj, aby zwracać uwagę na to, czy w projekcie są założone kamienie milowe, czyli zakładka Milestone, czy w projekcie są ustawione właśnie jakieś projekty w zakładce Projects i czy te zasoby mają właśnie związek z rzeczami ujętymi w roadmapie. Jeśli tak, jest to dobrze prowadzone, to myślę, że można być w miarę spokojnym o sposób, w jaki projekt jest prowadzony i że na pewno kolejne jego wydania zostaną dostarczone na czas. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję. Zapraszam do kolejnej części.